Dzień dobry, witamy w następnym odcinku. Witajcie z trasy. My dzisiaj robimy sobie spontaniczny dzień. Będziemy sobie latać wzdłuż wybrzeża i sprawdzać lokalne miejscowości. Na początek zajechaliśmy do Małej Świnki, lokalnego farm shopu. Chcemy zobaczyć, jakie produkty tutaj mają. Może zjemy śniadanie, a może nie. Zobaczymy. Zapraszamy na kolejny odcinek z nami. Sprzedaje się jakieś lokalne produkty, wyroby i ogólnie rękodzieło też lokalne, czyli na przykład takie naczynia. A tam są obrazy, nie wiem czy to ręcznie malowane czy co, ale takie fajne, lokalne. I alkohole lokalne. Ale piękne są te kubki i talerze, naprawdę. Makrela, jak żywa. To są fajne na prezent, nie? No. My się chyba skusimy na kiełbaskę. Będzie na ognisko. Łososia mamy. Zdecydowaliśmy się na siadanko. To jest taka mała farma. Tutaj biegają sobie kurki. Tam jest jeziorko wędkarskie. Można tu zostać na dłużej. No my nie zdecydowaliśmy się jeszcze, czy zostajemy tutaj na dłużej. Raczej nie. I jemy siadanko. Angielskie siadanko. Właściwie to można powiedzieć kornwalijskie siadanko, bo już jesteśmy w Kornwalii. Cena takiego śniadania niecałe 10 funtów, czyli 50 zł ponad przy tym kursie teraz. I jajka, które będziemy jedli, produkują te oto wesołe, szczęśliwe kurki tam, także powinno być smacznie. Cześć kura, jesteś szczęśliwa? Taka ciekawostka, zamówiłem sobie sok jabłkowy. Jesteśmy w Kornwalii już, a mamy ten sok z Kent. Czyli tam, gdzie mieszkamy. Dostałam właśnie moje jajeczka z tostem z awokado, z pomidorkami i boczkiem i to danie kosztuje 8 funtów to śniadanie, a jest przeogromne i wygląda pięknie. Tradycyjne angielskie śniadanie w Kornwalii. No nie rozlało się. No ale jest płynne w środku. Jest. Mamy. I tak tutaj jest pięknie. Taki wysoki punkt, dużo kamperów stoi, ale tu jest naprawdę wysoko. I cały czas widać te satelity tam dalej, co są. No, w sumie tak. Mercy został tam. My przyjechaliśmy do miejscowości Tintagel. Nie wymawiam po angielsku, bo jestem Polakiem i mówię po polsku do Was. Także Tintagel się nazywa. Co jest w tej miejscowości? Przyjechaliśmy zwiedzić zamek, w którym urodził się król Artur. Tak jest, zapraszamy Was do tego zamku. Zaszczepieni wszyscy, już nie ma dystansu tak. W ogóle, maseczek. Dystans już jest nieaktualny. Też na witrynach w sklepach dalej jest. Sklepik z miodem. Ale zimne piwo w kawie. To by było coś dzisiaj. I małe te pierogi, te ciasta korwalijskie. Faktycznie, no. Jadłem kilka razy. Osobiście mi nie pasuje, chyba że no, wydaje mi się, że może jadłem nie do końca takie, jak powinny być, ale były po prostu bez smaku. Farsz w środku, taki byle jaki. I francuskie ciasto. Ale jest tutaj piekarnia kornwalijskich placków, wygląda ładnie, także damy im chyba drugą szansę, prawda? Najwyżej nakarmimy mewy nimi.
Możemy wziąć jeden na próbę i zobaczyć. Dokładnie. Jakiś o dobrym smaku. Bo mi też nie smakował. Z dobrym farszem jakiś weźmiemy. Bo dlaczego mówimy o tym, że nam już nie smakowało? Dlatego, że my byliśmy w Cornwalli 4 lata temu dokładnie. Za chwilę będzie 4. rocznica naszego pobytu i wrzucimy kilka zdjęć też sprzed lat w tych miejscach, w których będziemy, które nam się będą powtarzać, nie? Właśnie. To dojście do zamku jest troszeczkę niejasne. Albo my jesteśmy tacy pogubieni podróżnicy. Po prostu ten zamek jest ukryty w takim miejscu, że to nie było takie proste się do niego dostać. To chyba, że tak. Idziemy tam najpierw, a ten zamek powinien być tutaj za rogiem. Nasz punkt docelowy jest tam. Także musimy zejść tą ścieżką na dół, później przejść mostem, ale i tak jesteśmy po drugiej stronie. W przepięknym miejscu, naprzeciwko tej wyspy. Masz jeszcze jakieś wątpliwości, że dobrze idziemy? Troszkę. Nie, nie mam. I moi drodzy, ten niesamowity kolor wody w Cornwalli. Naprawdę jest to porównywalne z jakimiś tropikalnymi krajami. I oczywiście takie moje odczucie, że jakby się tutaj dało dostać radę z wędką na dół. Uch, okoń morski pewnie za każdym kamieniem czyha na ofiarę. Najbardziej przerażająca część tej atrakcji to jest ten most. I ja idę na miękkich nogach i to jest takie dziwne, bo to jest jakoś wyłożone kamieniami takimi płaskimi. Ja wiem, że to jest metalowa konstrukcja, ale jest dla mnie to jest przerażające. Oto akcentem kończymy wycieczkę po zamku Tintagel. Według legendy jest to zamek, w którym urodził się i wychował król Artur. Ogólnie same te ruiny, naprawdę fajne miejsce, jest gdzie pochodzić. Strona internetowa podaje, żeby sobie liczyć jakieś 30 minut na ten spacer. Moim zdaniem trzeba liczyć o wiele więcej, szczególnie jak się robi zdjęcia, zatrzymuje i tak dalej, bo jest gdzie tutaj chodzić. My za bilet zapłaciliśmy 15,60 za osobę. Moim zdaniem cena jest adekwatna do tego miejsca i naprawdę warto tutaj przyjechać. Jeżeli chodzi o dzieci, to moim zdaniem ta trasa jest naprawdę dość wymagająca, nawet dla takich chodzących, ale z pieskami jak najbardziej. Tutaj piesków jest pełno, nie trzeba dodatkowo za pieski płacić i nie ma problemu. My dodatkowo, mogę Wam powiedzieć, przyjechaliśmy jakieś 3 godziny za wcześnie, bo zrobiliśmy booking na 16:30 i chociaż na stronie internetowej było napisane, że nie możemy przebukować, to Państwo nas tutaj wpuścili, w ogóle wszyscy są bardzo mili i naprawdę nie było żadnych problemów. Myślę, że wszyscy się cieszą, że po prostu wrócili do pracy i że to wszystko jest czynne i że po prostu mogą przyjmować gości odwiedzających. Także my jesteśmy bardzo na plus. Moim zdaniem warte swoje ceny miejsce. Bardzo polecamy. Próbujemy jeszcze raz. Jedno tradycyjne i jedno stek z Stiltonem, czyli serem leśniowym. Pachnie ciekawie. I powiem Wam, że tak jak mówiłem, ostatnio się zawiodłem, jak byłem w Cornwalli. Były po prostu mdłe bez smaku, nie? Dlatego zobaczymy teraz. To jest tradycyjne, czyli z ziemniakami i z cebulą. A to jest stek ze Stiltonem. Ja mówię placki cornwallijskie, po prostu cornish pastry to się nazywa. No to są takie pierogi. Pierogi z ciasta francuskiego. A to jest stek i Stilton. I również z ziemniakami i cebulą. Ale śmierdzi. Z Stiltonem. No i powiem Wam, że nie kupię. Jeszcze raz. Jest to specyficzne, ale to w ogóle nie ma przypraw w tym.
historia tych pierogów jest taka, że to piekły kobiety swoim mężom, górnikom, ponieważ Kornwalia była terenami kiedyś górniczymi, gdzie się wydobywało cynk i miedź, z tego co pamiętam. I to chodziło o to, że oni jedli ten środek tylko, a to ciasto było po to, żeby po prostu ochronić tą warstwę wewnętrzną. Żeby zabiec kontaminacji przez wydobywany cynk i inne stopy jedzenia. To była taka warstwa ochronna, ta bułeczka. Ogólnie miejscowym mawom bardzo to smakuje. Także tak. Chyba będziemy dokarmiać, ale wspieramy lokalne biznesy. Nie, ja zjem, biznesy. Na pewno zjem. Chcę poczuć tak do końca to ciasto. Wtedy ewentualnie werdykt. Ale pierwsze wrażenie jest takie średnie. My ruszamy dalej. Zjadłem po połowie każdego z tych korwalijskich, tradycyjnych placków. Nie można tego nazwać daniem, bardziej to jest taka przekąska po prostu tradycyjna, lokalna. I powiem, że w sumie nie było aż takie złe, chociaż ja bym to inaczej przyprawił. To tradycyjne było lepsze niż to z tym Stiltonem. Stilton jest specyficzny po prostu. Dobra, jedziemy i pokażemy wam, gdzie się zatrzymujemy. Czy to jest Herkules? Nie, Herkules nie. Piękny wojskowy. I dojechaliśmy na kolejną miejscówkę. W zasadzie to stanęliśmy tam, ale na tym parkingu nie można parkować, więc musimy się przenieść na ten. Tutaj można spędzić noc, będziemy musieli zapłacić, ale trudno, jesteśmy w takim miejscu, że nie mamy większego wyboru, ale parking jest naprawdę przy samej plaży, także będzie bliziutko i jest fajnie. Myślę, że też warte swojej ceny. Ogólnie 5 funtów za dzień się tutaj płaci, ale 10 funtów za noc. Może łącznie 15. Tak się nazywa ta miejscówka. Oczywiście później pokażemy wam też na satelicie. Jest tutaj kawiarnia. Można zjeść śniadanie i lunch. Jakieś lody. Myślę, że jest tutaj też sklepik. Może jakiś alkohol. Mają też jedzenie na wynos. Toalety za 50 pensów za osobę. Tutaj jest akurat z tyłu napisane, ale my nie będziemy korzystać. Karol poszedł po auto. Staliśmy bilecik. Możemy zostać na noc. Przestawiamy się i rozkładamy. Znalazłem fajne miejsce na skałkach i postanowiłem, że zarzucimy sobie pułapki na kraby i homary. I teraz tak, mam zamrożone kałamarniczki i mam zamrożone makrele. Na przynętę użyjemy odciętych ogonów makreli, bo mięsko się przyda na haczyk na ryby. I wsadzimy po jednej kałamarnicy. Wkłada się do takich kieszonek tutaj, o, i zamyka na suwak. Linka jest do tego taka dosyć długa. Przyczepiamy do skały, zostawiamy na noc. I teraz jeszcze jedna rzecz, to właśnie zaczął się przypływ, także akurat zostawimy to na całą noc. 22:46 ma być najwyższy poziom przypływu, a o 5 rano ma być najniższy i wtedy właśnie sobie wrócę zobaczyć, czy jesteś w klatkach. Naprawdę znalazłem super obiecującą dziurę. Dobra, bierzemy wszystko w plecak i idziemy na plażę. Przez to, że mam sznurek krótki, przedłużymy sobie żyłką, żeby była mniej widoczna dla ludzi po prostu, jak będą przechodzić. Bo ten zielony sznurek jest strasznie widoczny. I przyczepimy dziś do skał, ale luźno, tak żeby się po prostu nie przetarła żyłka. I właśnie znaleźliśmy tutaj taką dziurę i widać, że tutaj jest przynajmniej 3 metry i są takie wielkie skały. I mam nadzieję właśnie, że gdzieś między tymi skałami kryją się jakieś skorupiaki fajne. Nastawiam się na homara, ale mam nadzieję, że jakiś krab też fajny wejdzie. To mógłbym zrobić zupę krabową. O wiele fajniejsze miejsce na zarzucanie takiej siatki niż tam, gdzie byliśmy wczoraj, bo przede wszystkim jest o wiele bardziej bezpiecznie tutaj. Tak, nie wieje tak i nie ma takich fal wysokich, chociaż fale tak czy inaczej są, ale jest tutaj nawet te kamienie, wiecie co? One mają taką fakturę, trochę jak Pumex. Po prostu buty się w ogóle nie ślizgały po tym, a na tamtych skałach wczoraj to było naprawdę niebezpiecznie. Jedną rzucimy tutaj, a drugą damy tam, w tamtą stronę bardziej.
drugą rzucimy jednak tutaj, dlatego żeby osłaniało się od fal, żeby nie przemieszczała się klatka, nie? Niby powinienem dać tu coś ciężkiego, ale ona i tak jest sama w sobie dosyć ciężka. Leci. I tym przemiłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy Was za tydzień zobaczyć, co w tych klatkach będzie. My lecimy na ognisko, lecimy na kolację i odpoczywamy. Także do zobaczenia. I merci, że byliście tu z nami.